Dzień dobry, Miłka Skalska. Zapraszam na najnowszy telewizyjny Kurier Warszawski. To jest kolejne zamiatanie pod dywan. Specjalna sesja w ratuszu znów odwołana. Mieli wyjaśnić aferę w ratuszu na Bemowie, ale nie przyszli. Z powodu braku kworum nie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Radni opozycji chcieli przyjrzeć się zarzutom stawianym władzom dzielnicy przez byłego wiceburmistrza. Mowa o nepotyzmie czy fikcyjnych umowach o pracę. Czekamy na wyniki kontroli, tłumaczyli dzisiejszą nieobecność radni Platformy Obywatelskiej. Anna Ubian-Halicka. Ten scenariusz jest już znany. Przyszła lewica, prawica, przyszli nawet społecznicy, przenosząc stuletnie koryto. To jest metafora rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie, które zamieniły się po prostu w uwłaszczenie się na tym mieście. Zabrakło tylko PO, która w Radzie Warszawy ma większość. W związku z tym ogłaszam, że sesja się nie odbędzie. To jest kolejne zamiatanie pod dywan kolejnej afery. Którą zapoczątkował były wiceburmistrz Bemowa Paweł Bujski. Po tym jak został odwołany, opowiedział o kulisach funkcjonowania urzędu. Wśród zarzutów angaże dla znajomych byłego burmistrza, a obecnie wiceprezydenta Warszawy Jarosława Dąbrowskiego i wykorzystywanie służbowego sprzętu do celów prywatnych. Złożyliśmy tydzień temu do pani prezydent prośbę o zawieszenie pana prezydenta Dąbrowskiego w obowiązkach. Wczoraj prezydent Warszawy złożyła oficjalne oświadczenie. Wszystkie informacje, które w ostatnich dniach zdecydował się upublicznić były wiceburmistrz tej dzielnicy, zostaną dogłębnie przeanalizowane. Od wyników tej kontroli uzależniam dalsze decyzje w tej sprawie, w tym decyzje personalne. A ponieważ tych jeszcze nie ma, radni PO na sesję nie przyszli. Wymienialibyśmy się wyłącznie informacjami prasowymi. Mamy do czynienia z największą aferą samorządową w ostatnich latach i zachowanie ze strony rządzącej Warszawą Platformy Obywatelskiej trzeba ocenić bardzo kategorycznie negatywnie. Tym bardziej, że opozycja widzi powiązania rodzinne także w organach kontrolnych. Na czele jednostki kontrolującej miasta stołecznego Warszawy stoi małżonka obecnego burmistrza Bemowa, pana Stommy. Zarządza biurem audytu, uściśla Platforma. To nie biuro audytu, tylko biuro kontroli przeprowadza kontrolę w mieście. By rozwiać wątpliwości, opozycja i społecznicy proponują wnioski o zewnętrzną kontrolę. Uważamy, że również powinna się odbyć kontrola radnych, czyli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Z prośbą o audyt do ZUS i Inspekcji Pracy jutro zwróci się Twój Ruch. PiS już skierowało sprawę do prokuratury.